zaprezentować. Poda, X-poda, Anaconda, X-covery pod, dokładnie się tak to nazywa. Żeby za długo nie przyciągać, od razu go wam otwiera. O, tu już było otwarte wcześniej. Chciałem wam go pokazać, ponieważ jest to pierwszy mój w życiu X-pod. Bardzo długo się zastanawiałem, co tak naprawdę mam kupić i za jakie pieniądze. Kocham wędkarstwo, aczkolwiek nie stracę dla niego głowy i w miarę możliwości zarobku, tak, zawsze staram się coś takiego kupić, żeby to miało, było trwałe, tak, i żeby wiadomo, rzeczy, które są reklamowane i polecane przez innych wędkarzy, zawsze oko się świeci, tak, i chętnie do tego podchodzimy. A więc nóżki teraz wyciągniemy. Tak to wygląda. Bardzo fajne rozwiązanie, aczkolwiek ten X-Pod, on już ma ze 4 lata. Cena w tym roku jego widziałem była około 350 zł. Podejrzewam, że za 300 już można gdzieś wychwycić. Ja go kupiłem od znajomej koleżanki, która po prostu sprzęt nowy sobie uzbrajała, tak, i był jej zbyteczny i odsprzedała mi go w dobrej cenie. Oczywiście bardzo mi się podoba to rozwiązanie. I tu już mam podkręcone. A żeby zakręcić, to w drugą stronę kręcimy, tak? Jak jest zakręcone. A to chodzi o to, że to tutaj jakby czepimy zaraz stopkę, żeby on mógł sobie tam jakoś funkcjonować. A dlaczego go chcę też między innymi wam pokazać? Bo naprawdę fajne ma rozwiązanie. Przede wszystkim na co warto popatrzeć. Jeżeli ktoś nie ma dużo pieniędzy i no chcę kupić tego X-poda, rodpoda wymarzonego, tak, pod te wędki, żeby to fajnie miało ręce i nogi, polecam na podwójnej takiej ramie, tak. Jednak to jest solidna rzecz z aluminium. Tutaj mamy zaczepy, żeby można było rozciągnąć. O. I w tym momencie już mamy naprawdę konkretne wędkowanie to. Ale tu zaraz wam pokażę. Zaczepy wam pokazałem, rozkładanie wam pokazałem. No i teraz co? Jest to z aluminium w ogóle zrobione. Nóżki oczywiście bardzo fajne, skręcane tutaj o ciach i już można je sobie wbijać. Także bardzo polecam. Nie jestem przekonany do jakichś tam do 150 do 200 zł ich spodów, rodpodów, bo to się wykrzywia, jest ciężkie przede wszystkim. Ten waży niecałe chyba 4 kilo, 4,30 albo 3,90, jak coś koło tego. Jest aluminiowy cały, tak. X-covery pod, X-covery, tak, jak sama nazwa mówi, nie tripod, nie rodpod, tylko X-covery. Czemu X? Nie mam pojęcia. Nie przeczytałem, nie dowiedziałem się. Ale domyślam się tylko dlatego, że jest na czterech nogach. Dlatego X-pod. Chciałem go wam zaprezentować z tego też względu, że kilka zasiadek już ze mną przeżył. O, widzieliście? Już był gotowy. Dlaczego wam pokazuję to w domu, nie nad wodą? Raz nie ma pogody, a dwa nad wodą to ja wędkować chciałbym bardzo zawsze, a nie robić prezentację. I teraz tak.
mamy skręcone. Jak widzicie, na różnych płaszczyznach można go sobie ustawiać, tak? Gdzie by nie było, jakby nie było, czy krzywo, czy z jakimiś tam dziurkami i tak dalej. Naprawdę sobie poradzicie, można go sobie tak wystabilizować, tak go sobie fajnie ułożyć, że jest potęga po prostu. Dobra, następna czynność. I oczywiście... Powiem wam tak, ja już mam to wszystko obczajone, obcykane, co i jak. Jak przyjeżdżam nad wodę, to mi zajmuje naprawdę kilka minut, tak, do złożenia. Oczywiście ten X-Pod Anakondy jest na trzy wędki, tak. Można sobie to rozbudować, można sobie tam pozmieniać, tak, i tak dalej. O, i teraz tak, to sobie na końcu zakładam, a teraz sobie założymy w ten sposób to. I tu sobie od spodu mamy śrubę, przykręcamy tą śrubkę. Już jest stabilne i teraz tak, co chciałem wam pokazać. Właśnie ten myk cały tutaj. Cały ten myk tu. O, po odkręcaniu. I teraz tak, o co? Już jak mamy to odkręcone, to teraz sobie możemy stabilizować, tak? Ale do tego zaraz dojdziemy. Nie będziemy przedłużać. Założymy te. Jest bardzo wszystko to fajnie porozwiązywane. Bałem się, że to się zużyje albo coś takiego i powiem wam, no w tym roku byłem 25 razy na rybach, na jakichś tam zasiadkach i tak dalej. No i co? No i wkładamy sobie oczywiście podpórki, czy tam jak ktoś łowi na jakimś jeziorze, stawie, tak, to sobie zakłada wtedy sygnalizatory. Do sygnalizatorów też dojdziemy, bo też chciałbym wam pokazać bardzo fajne i polecić nasze polskie oczywiście, ale wracając do tego rodpoda. I tak to, kochani, wygląda. Oczywiście jeszcze raz przypominam, że możemy sobie go, o, widzicie? Możemy go sobie regulować, zależnie od tego, na jakim podłożu wędkujemy i się znajdujemy. Około 350 zł, podwójna rama, co zapobiegnie przed zniszczeniem łatwym, go wygięciem. Dużo widziałem, że jest na cienkich strasznie, to jest naprawdę wszystko konkretne, aluminiowe. Naprawdę polecam. Takiego, jeżeli ktoś ma te dwie stówy, niech się wstrzyma, dozbiera, bo naprawdę polecam jego. Oczywiście przy zasiadkach wieczornych zawsze mam, tam gdzieś przyuważyłem to przy koleżce, jak na nockach sobie siadał. O, nie działa, ale lampkę mam, żeby była zawsze widoczna, żebym wiedział, gdzie ten rodpod się znajduje. X-Pod, przepraszam. I tak to wygląda, polecam wam, cena około 350 zł, jak ktoś dobrze pogrzebie, to za 300, wy może gdzieś używany. Polecam naprawdę, kilka fajnych zasiadek sobie z nim zrobiłem, naprawdę pomaga, nie trzeba klękać, gdzieś tam biegać, wiemy, gdzie mamy w nocy wędki, można sobie przyczepić latareczkę, naprawdę polecam go.
No tak jak mówię, jak ktoś ma te 200, to niech lepiej dozbiera. Teraz powychodziły nowe Anakondy. Anakonda ogólnie jest dobrą, bardzo dobrą firmą przodującą w wędkarstwie. Nie jedna osoba mi przytaknie, na pewno. I są to drogie rzeczy, no niestety, tak. Byle pierdołka Anakondy kosztuje tam 10, 15, 20 zł, tak. Mówię na przykład o igiełce do peletu. No ale jak już się rozwinąłem i zacząłem z wami rozmawiać, to też bardzo długo siedziałem na internecie i szukałem właśnie sygnalizatorów brań elektronicznych. No i zdecydowałem, miałem do wyboru też Anakondy, Tiki Taka i były jeszcze Prologika, ale no niestety 150 zł za jeden sygnalizator to jest dla mnie bardzo dużo, nie? I no, trzeba jakąś alternatywę znaleźć, wyjście, coś, aby był wilk syty i owca cała, tak? Więc przedstawiam wam, na pewno wam znane, polska dobra nasza firma Videotronic. Jest to SV2. Zdania są podzielone, naprawdę są zdania podzielone na te sygnalizatory. Kupiłem je w styczniu, tak? I pierwsza moja wyprawa to była chyba 17 marzec. Był deszcz. Mówili na forach, nadczytałem oczywiście, bo wiadomo, wiecie jak to jest. Jak ktoś nie ma dużo pieniędzy, to szuka alternatywy wyjścia, no i niektórzy nie mają na to czasu i po prostu idą do sklepu i kupują, tak? I dlatego też chcę nagrać i pokazać ten odcinek. Jest jakiś podanych kilka sygnalizatorów, tak? Jakieś testy i tak dalej są robione, ale nikt konkretnie tak nie opowiada o nim, jakie miał, czy miał z nim przygody, czy nie miał. Są na forach opinie, że po pierwszym deszczu zamógł, dziękuję, do widzenia, tak? Powiem wam szczerze, niejedną ulewę z nim przetrwałem. I nie zamilknął, działał elegancko, nie wiem od czego to zależy, nie jestem mam często pecha, często trafiam na felerne rzeczy, powiem wam, ale to jest też, nie wiem, od czego zależne, po prostu może też nie mam nieraz czasu na oglądanie, na rzeźbienie, jaki jest zrobiony towar, z jakich materiałów, na jakim gwincie i tak dalej, tak? Ja uważam, że te sygnalizatory SV2, jedne z tańszych, no powiem wam tak, ktoś tam na forum też narzeka, że a etui plastikowe jakby się miało zaraz rozpaść, bo to etui jest tylko delikatnie zabezpieczające i nikt nie będzie inwestował w etui, żebyście mieli. No de facto ja mam po aparacie, tak, i świetnie się to sprawdziło mi. Mam trwały, elegancki. A tutaj mam trochę już inny, tu mam po tym Adidasa, miałem taki kiedyś gadżet fajny, elektroniczny do mierzenia pulsów i takich rzeczy. On gdzieś już tam zaginął w akcji i mam dwa takie normalne, sobie chowam, bez żadnych tych kombinacji. Oczywiście ci, co mają pieniądze, sobie kupią lepsze sygnalizatory z fajnymi futerałami i tak dalej, nie? I jeszcze raz pokazuję. Videotronic SV2, koszt około 70 zł, 75, chyba 150 zł zapłaciłem za dwa z wysyłką. Pozdrawiam pana tam gdzieś spod Jeleniej Góry. Fajnie mi to wszystko opowiedział, powiedział, że warto, jakby się coś działo, mam na to paragon, gwarancję mogę mu odesłać w razie czego, ale mu nie odsyłam. Myślę, że sprawdziły się, no i są czułe. To, co trzeba, pokazują. Jak ktoś jest jakimś maniakiem i komuś przeszkadza, nie ma tak drgań różnych dziwnych czujników i tak dalej, to sobie może śmiało polecam. Naprawdę warto. No i świetnie się kompatybilne są z tym. U mnie to tak wygląda na tej ekspozycji.
Tu mamy zawsze taki gwint, że sobie możemy dostosować elegancko. No teraz akurat w waszą stronę, tak? Pokazałem, żeby mniej więcej był wgląd, jak to wygląda, ale z drugiej strony tam zawsze podpórki, tak? I kładziemy sobie śmiało kija, jednego, drugiego, trzeciego. Możemy oczywiście tutaj sobie podczepić lampkę, żeby w razie brań sobie podchodzić, zaświecić elegancko, widzieć wszystko, jak to fajnie wygląda. Co, no to na tyle z takiej krótkiej prezentacji tego X-Poda Anakondy i tych sygnalizatorów Videotronic. Jeszcze raz polecam, bo naprawdę są fajne i myślę, że w 450 zł za nowy cały taki zestaw sygnalizatory z tym X-Podem Anakondy się zamkniecie. Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że skorzystacie z, nie wiem jak to ująć, dodatkowej takiej lekcji, żebyście widzieli po prostu na co patrzeć, tak? Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.